Cześć, dzisiaj piątek pełen inspiracji, a więc zajmiemy się czymś, co mnie najbardziej na świecie inspiruje, czyli pięknymi tkaninami. O tym, jak je kupować, jak je przechowywać, czyli właściwie o moim drugim hobby, oprócz szycia patchworków, bo to zbieranie tkanin to jest właściwie drugie hobby obok szycia patchworków. Wszystkie osoby, albo może prawie wszystkie, które szyją patchworki, mają właśnie tak, że bardzo lubią piękne tkaniny. Ja też tak mam. Dzisiaj będzie o tym, czy tłuste ćwiartki naprawdę są tłuste, co to jest na przykład layer cake, jak kupować tkaniny, gdzie kupować tkaniny. Jak widzicie, o przechowywaniu tkanin nie będę nikomu doradzać, bo mam bałagan. To za mną, co widzicie, to są moje zapasy tkaninowe. Postanowiłam, że marzec poświęcę przynajmniej częściowo na posprzątanie tego bałaganu w mojej pracowni. Zima się kończy, wiosna się zaczyna, trzeba się trochę zająć tutaj odgruzowywaniem tego wszystkiego. Także mam nadzieję, że mi się to przynajmniej częściowo uda. Dobrze. To od czego zaczniemy dzisiaj? Może zacznijmy sobie od tego, jak się kupuje tkaniny na patchworki. Dobrze, to zacznijmy od właśnie tych nieszczęsnych, tłustych ćwiartek i innych tego typu problemów. Po pierwsze, chciałabym podkreślić, że tkaniny na patchwork muszą być bardzo dobrej jakości, ponieważ my je tniemy na dosyć małe kawałki. Potem dużo nimi manipulujemy w trakcie pracy nad patchworkiem. To one po prostu muszą być gęsto tkane, muszą być po prostu dobrej jakości. Poza tym pamiętajcie, że łączymy ze sobą wiele tkanin różnych rodzajów, w różnych kolorach i na przykład problemem mogłoby być farbowanie, tak? Czyli też szukamy czegoś, co jest naprawdę sprawdzonej jakości. Tak się składa, że w Stanach Zjednoczonych ten rynek patchworkowy jest bardzo duży i tam jest też największa dostępność do bardzo dobrej jakości tkanin na patchworki. Ale można także z różnych europejskich wytwórni zdobyć tkaniny bardzo dobrej jakości. Także to nie jest także tylko amerykańskie. No ale te standardy, o których ja teraz będę mówiła, one właśnie się wzięły ze Stanów i stąd będę się na przykład posługiwała calami. Ja posługuję się calami w szyciu patchworków również, więc dla mnie to jest takie naturalne. A właściwie tak naprawdę to mieszam trochę i centymetry i cale, ale ponieważ od wielu lat to robię, to nie jest dla mnie jakimś dużym problemem przeliczanie tego na przykład, tak? Zacznijmy sobie od tej tłustej ćwiartki. Co to jest ta tłusta ćwiartka i dlaczego tak się kupuje tkaniny? Tłusta ćwiartka to jest ćwierć jarda tkaniny. I teraz wyobraźcie, w Polsce, w sklepach polskich często jest tak, że zamiast jarda, który wynosi 92 cm, jest to ćwierć metra tkaniny. I teraz wyobraźcie sobie, że to jest metr bieżący tkaniny albo jard bieżący tkaniny. I jak powstaje taka ćwiartka? Oczywiście tkanina jest na belce złożona na pół, tak? I gdyby teraz ktoś powiedział, że chce ćwierć metra, czyli 25 cm, to pani w tradycyjnym polskim sklepie z tkaninami weźmie miarkę, odliczy tutaj 25 cm, no i utnie nam taki pasek. I to będzie taka chuda ćwiartka, tak? 25 cm razy szerokość belki. Natomiast tłusta ćwiartka powstaje w taki sposób, że po złożeniu na pół tej tkaniny z belki odlicza się jard albo metr w polskim sklepie. Składa się to znowu na pół. I w ten sposób powstaje właśnie tłusta ćwiartka. Czyli ona nie jest taka długa i wąska, tylko bardziej zbliżona do kwadratu. Może poczekajcie, wyłączę na 5 sekund i pokażę Wam, jak wygląda to w kawałku tkaniny. Dobrze, czyli w takich amerykańskich, akurat to jest tkanina, którą ja farbowałam ręcznie, ale pocięłam ją sobie właśnie na tłuste ćwiartki. Zobaczcie, jaka duża jest ta ćwiartka. Taka. Czyli tutaj mamy około
22 na 20 cale. Cal to jest 2,5 cm, czyli tak mniej więcej pół metra na pół metra, no tak powiedzmy sobie. To jest tłusta ćwiartka. Po co tak się robi? Oczywiście po to, żeby łatwiej szyć, żeby więcej można było uszyć fajnych rzeczy z tkaniny. Ponieważ my generalnie nigdy nie kończymy na jednej tłustej ćwiartce, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, to jest takie jedno pojęcie, z którym możecie się zetknąć. Kolejne, bardzo fajne, to jest jelly roll, czyli jakby taka galaretka, tak? Galaretka to jest taki zestawik, w którym jest najczęściej 42, są 42 paski tkaniny o szerokości 2,5 cala. Ja Wam pokażę taki jeden pasek z innego opakowania. To jest złożone na pół, czyli to jest taki długi pasek, ma 2,5 cala szerokości i 42 cale długości. Jest tak cięty z belki, tak? Oczywiście to jest robione fabrycznie, więc to nie tnie Pani w sklepie, tylko te zestawy są po prostu już przez producentów tak wybierane. I teraz co jest w takim jelly roll i w tych innych zestawach, o których za chwilę Wam powiem? To są 42 kawałki tkaniny, ale one nie są przypadkowo wybrane, tylko to są tkaniny, które do siebie pasują, ponieważ pochodzą z jednej kolekcji najczęściej. Czyli jest to rzecz, którą zaprojektował jeden projektant czy projektantka. I wszystkie te tkaniny, które są w takim opakowaniu, do siebie pasują. Czyli to jest taki gotowy zestaw, z którego można uszyć piękny patchwork i on będzie ze sobą, te wszystkie rzeczy, które tutaj są, będą ze sobą fajnie gadały. Może jeszcze raz się wyłączę i pokażę Wam, co ostatnio uszyłam właśnie z takich pasków. Dobra, jestem z powrotem i popatrzcie, to jest wierzch patchworku, jeszcze nieskończony, który został uszyty właśnie z takich pasków. Tak. Tutaj były akurat użyte dwa takie opakowania, dwa jelly roll. Czy dwie jelly roll, nie wiem jak to odmieniać. Jedne to były te szarości, a drugie to były te niebieskości i turkusy. Tak sobie wymyśliłam, bo mam zamiar uszyć dwie tego typu narzuty. Dlatego podzieliłam na pół. Dobrze, przyszedł mój piesek, przepraszam, poruszył tym. Roluś, serio? No dobra, niech Ci będzie. Dobrze, czyli to jest jelly roll. Następny rodzaj takich złożonych opakowań, z którymi możecie się zetknąć, to są charm paki. Charm pack to też jest najczęściej 42 kawałeczki o wymiarach 5 na 5 cali. Najczęściej musicie patrzeć dokładnie, co jest tam napisane na opakowaniu, ale tutaj ten akurat jest właśnie taki, że ma 42 kawałki po 5 na 5 cali. Co z takiej paczuszki można uszyć? Na przykład można uszyć poduszkę, wierzch poduszki. Można ograć to jeszcze dodatkowymi tkaninami na tło i zrobić z tego coś większego. Tak? Jeśli dołożymy tutaj tło, no to może jakaś mała kołderka na przykład powstać z takimi elementami, które będą do siebie pasować i dołożymy do tego fajne tło. Dobrze, i teraz jeszcze jeden rodzaj paczek z tkaninami. To są layer cake'i. Layer cake'i to są takie opakowania, w których są tkanina jest pocięta na kwadraty 10 na 10 cali. Też jest 42 sztuki w takim opowaniu. I to już, może pokażę po prostu taką pojedynczą jeszcze, to są takie kawałeczki. Fajne takie. I to już jest naprawdę sporo tkaniny, można z tego uszyć fajną już narzutę, zwłaszcza jak się doda coś na tło. Także to już jest ładny zestaw, tak? No i teraz przejdźmy do rzeczy mniej przyjemnych, bo ja tu Wam pokazałam z różnych moich zasobów kupionych w różnych miejscach takie fajowskie rzeczy. Natomiast problem polega na tym, że w Polsce sklepów, gdzie można takie rzeczy kupić, jest bardzo niewiele. I sklepów, w których są tkaniny patchworkowe, jest bardzo niewiele. Kiedyś to wyglądało trochę lepiej, ale teraz dosłownie kilka tylko takich sklepów zostało, które oferują takie rzeczy. I ja mam to szczęście, że mieszkam blisko Gdańska,
W Gdańsku jest sklep stacjonarny z tkaninami patchworkowymi. Już nieraz wspominałam o tym sklepie. To jest dla mnie bardzo, bardzo takie miłe, sympatyczne miejsce. Ostatnio byłam tam. Kupiłam sobie trochę tkanin na kolejną narzutę i zrobiłam dosłownie taki króciutki filmik właśnie w tym sklepie. Także teraz będzie przerwa na ten filmik. Cześć Karola. Hello. Zapraszam. Ucieknę, nie wiem. O, patrzcie, jakie patchworki tam wiszą. O. To jest prawdziwa inspiracja dla mnie. Jak ja mogę w takie miejsce przyjść i na żywo zobaczyć takie piękne tkaniny. Dobra, to teraz jeszcze powiem, że to nie jest żadna płatna współpraca z Doodwiedzin. Oczywiście zachęcam Was do zakupów w tym miejscu, bo naprawdę warto. Tak w tej krótkiej przebitce mogliście zobaczyć, jakie tam są tkaniny. Jest duży wybór tkanin amerykańskich. Pamiętajcie tylko, że jak je kupujecie, one są, przepraszam, ojej, ale mnie zadrapało w nosie. One są węższe niż polskie tkaniny, one mają około 1,10 m szerokości, to są właśnie te 42 cale, tak jak tutaj widzicie. To jest połowa, tak? Połowa tej szerokości. I w kotach na płotach znajdziecie tkaniny z firmy Moda, bardzo takiej chyba najbardziej znanej, największej firmy, która produkuje tkaniny, może nie największej, może ja po prostu najlepiej znam. Która produkuje tkaniny do patchworku, również innych amerykańskich producentów, między innymi Free Spirit jest taka firma. I teraz może będziecie kojarzyć takie nazwiska projektantów tych tkanin. Tam znajdziecie na przykład tkaniny Cafe Faceta, znajdziecie Tuleping, znajdziecie tkaniny takiej, właściwie nie wiem, czy to jest może kolektyw jakiś, może jedna osoba. W każdym razie sygnowane są te tkaniny takim podpisem Basic Grey i to są na przykład te słynne dla mnie grunge. Mam tutaj gdzieś. No właśnie, tak to jest, jak człowiek ma bałagan. Grunge. Pokażę Wam jednego takiego grunge'a. Na czym to polega? To są takie tkaniny z przecierkami. Strasznie mi się one podobają, bardzo je lubię. Kupuję je, przyznaję się, czasami dla miecia. Czyli mam taką swoją małą kolekcję, ale chętnie bym ją uzupełniła o kolejne. Bardzo mi się takie wzornictwo podoba. Ale tym razem, będąc właśnie w Gdańsku, będąc w kotach na płotach, kupiłam tkaniny wcale nie amerykańskie, tylko tak jak mówiłam, również w Europie są tacy wytwórcy tkanin, którzy no robią je takiej dobrej jakości, że spokojnie można z nich szyć patchwork. Te, które ja mam, to są akurat holenderskie, ale są tam w sklepie również hiszpańskie, bardzo fajne tkaniny. Nawet tutaj pokażę Wam z tych hiszpańskich. Na przykład ta mi się bardzo podoba. Kupiłam już jakiś czas temu. Bardzo lubię te tkaniny. Takie właśnie w niebieskościach są tam u nich. One są takie jakby troszeczkę grubsze. Takie tkane tak troszkę w stylu jak len, ale nie jakoś bardzo mocno, ale naprawdę bardzo dobrej jakości. Szyłam już z nich, fajnie się z nich szyje i bardzo je lubię. I one są szersze, te europejskie, już nie mają 1,10 m, tylko mają, oj teraz nie chcę skłamać, 1,40 m. Także no, też korzystne to jest dla nas, bo po prostu mamy więcej tej tkaniny. W jednym kawałku, w tej tłustej ćwiartce. I teraz te, które kupiłam w sobotę, właśnie te holenderskie. Popatrzcie sobie, to jest zaleta właśnie tego, jak się idzie i kupuje się na żywo, tak? Bo ja myślałam, że do tych tutaj, które mam, które kupiłam, właśnie dołożę te hiszpańskie, które mam, ale zobaczcie, one nie pasują, to jest zupełnie inna tonacja.
Więc od razu sobie dobrałam solidy, jednokolorowe tkaniny, nazywane są właśnie solidami, zobaczcie, takie. I to są chyba nawet polskie tkaniny, albo też holenderskie. Nie, one mogą być też holenderskie. I dobrałam sobie właśnie taki zestawik niebieskości, fioletów, z których też będę szyła patchwork. Tutaj kupowałam właśnie tłuste ćwiartki i są to tłuste ćwiartki z tych holendrów, czyli one są większe. One są większe, dlatego że belka jest szersza, tak? To jest ćwierć metra, ale z belki o szerokości 1,30 m czy 1,40 m. Także to mam nadzieję będzie kolejna narzuta. Dobra, tak jak mówiłam, szybciej zbieranie tkanin, kupowanie ich, mizianie, dotykanie, głaskanie, przekładanie z kąta w kąt i wszystkie inne manipulacje tkaninowe, to oczywiście jest osobne hobby w porównaniu do szycia patchworków, ponieważ sprawia mi osobiście bardzo dużo radości. Ja nie jestem minimalistką tkaninową, kupuję tkaniny, mam ich sporo i chciałabym mieć jeszcze więcej. Jestem tutaj nienasycona pod tym względem. A nie będę snuła tutaj teorii, że wychowałam się w czasach PRL-u, w czasach niedoboru i być może z tego to wynika, bo minęło już tyle 10 lat, że właściwie nie powinno się takich argumentów wysuwać, ale coś w tym jest. Ja nie mam takich sentymentów, jestem taka mało... Niemodna jestem, ponieważ ja nie lubię za bardzo szyć na przykład z rzeczy, z odzysku. Nie lubię, nie, że mi się to nie podoba, jak ktoś to robi. Nie mam nic przeciwko temu, cenię, podobają mi się takie wyroby. Natomiast sama nie mam ochoty takiego czegoś szyć. Jestem, to będzie teraz pod prąd, bo to zupełnie jest niemodne w dzisiejszych czasach. Wszyscy właśnie się zajmują recyklingiem, odtwarzaniem, przetwarzaniem. Natomiast ja lubię po prostu szyć z ładnych i nowych tkanin. Najlepiej właśnie takich, które są piękne, estetyczne, wysokiej jakości, które mogę sobie dobierać, które mogę sobie przekładać, które mogę właśnie no tak swobodnie nimi manewrować i robić to, na co mam ochotę. To właśnie przez to, że żeby móc sobie na to pozwolić, takie projektowanie swobodne, to moim zdaniem trzeba mieć tych tkanin sporo, tak żeby na przykład móc sobie pozwolić na coś takiego, że a, to mi nie pasuje, to odłożę, z tego nie będę szyła, wezmę to innym razem. No to naprawdę trzeba mieć sporo tych tkanin, żeby na coś takiego sobie pozwolić. Oczywiście w przypadku tych zestawów to taki problem właściwie nie istnieje, ponieważ jak się weźmie z takiego zestawu wszystkie tkaniny, to można zapomnieć o dobieraniu, ponieważ tutaj na pewno wszystko będzie do siebie pasować. Także to jest taka uczta dla leniuszków. O. Dobrze, słuchajcie. To tyle inspirujący piątek. Mam nadzieję, że choć troszkę Was zainspirowałam. Nie wiem, czy powinnam zachęcać właśnie do kupowania, do wydawania pieniędzy. A pamiętajcie też, że jeśli będziecie kupować za granicą, to jeszcze dochodzą takie rzeczy jak przesyłka i cło. Jeśli ściągamy tkaniny z Stanów na przykład albo z Wielkiej Brytanii, to mogą nam jeszcze doliczyć cło. Także szanujmy te sklepy, które mamy. Nie mamy ich dużo. Mam na myśli sklepy patchworkowe. Oprócz sklepu Koty na Płoty, pozostałe z tego co wiem, są to sklepy tylko internetowe. No i co? Bawmy się dobrze, bawmy się tkaninami, bawmy się w szycie, dobieranie tkanin. To dla mnie jest zawsze duża inspiracja. Mam nadzieję, że dla Was również. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień w następny inspirujący piątek. Czy też piątek pełen inspiracji. O, tak to miało być. O, dobra, buziaki, pa, pa.